Futrak Calling, kolejny odcinek. Tym razem naszym gościem jest Jakub Piotrowski, a więc piłkarz, który no już tak coraz mocniej puka do bram pierwszej reprezentacji Polski. Witamy Cię serdecznie, Kuba. Witam wszystkich, cześć. Uszanowanie, no i od razu zaczynam od pytania o to, czy miałeś już kontakt z Michałem Probierzem, nowym selekcjonerem, bo wiem, że wybiera się do Ciebie na niedzielny mecz z Lewskim Sofia. Nie, gdzieś tam indywidualnie nie miałem. Gdzieś też mnie słuchy dochodzą, że będzie na meczu z Lewskim. Więc no nic, trzeba będzie po prostu zagrać gdzieś tam na tym swoim obecnym poziomie, żeby się fajnie pokazać. No to jest chyba cały czas takie Twoje niespełnione marzenie, bo byłeś bardzo blisko powołania za kadencji Adama Nawałki. Sam Ci to obiecywałem, bo takie słuchy mnie dochodziły na korytarzach PZPN-u. Lekki kit Ci wcisnąłem, ale nie, to nie był kit nawet, bo naprawdę byłeś poważnie rozważany. No i byłeś też na kadrze za kadencji trenera Michniewicza, na ławce w meczu z Walią, więc to jest pewnie coś takiego, co działa cały czas na Twoją wyobraźnię. No wiadomo, gdzieś tam to jest to jedno z marzeń takich piłkarskich, gdzieś wystąpić w reprezentacji i też się sprawdzić na tym poziomie. Wiadomo, że gdzieś to jest inna presja, ale chciałbym się na pewno sprawdzić w takim meczu i zobaczyć na co mnie jakby było stać. A Ty teraz piłkarsko czujesz się gotowy? Czujesz się w takim najlepszym momencie swojej dotychczasowej kariery? No na pewno przez ten czas mam dużo grania w Ludogorcu, bo i w zeszłym sezonie tego grania było bardzo dużo i w tym sezonie tak naprawdę wszystkie mecze gram. Gdzieś czuję, że się poprawiłem w tej grze do przodu szczególnie, no bo gdzieś Ludogorec jest tą stroną dominującą często i nawet jeśli gramy w pucharach, to przez to jak grasz w lidze i dominujesz gdzieś tam w tych pucharach, też staramy się grać cały czas do przodu i po piłkarsku, więc czuję, że się rozwinąłem w ofensywną stronę, bo gdzieś wiadomo, że gdzieś w defensywie czy walory fizyczne, no to gdzieś zawsze były moją gdzieś tam dobrą stroną i nie miałem z tym problemu, więc czuję się, że to jest dobry moment, no i czuję się też pewnie gdzieś na boisku. No nie jest też tajemnicą, że większość ludzi w Polsce nie ogląda meczów jednak Ludogorca. Ty teraz występujesz głównie na pozycji numer 6, numer 8. Kiedyś graliście za poprzedniego trenera na dwie szóstki takie, prawda? Jedna musiała sekurować bardziej obronę, a jak to wygląda teraz? Tak, w zeszłym sezonie gdzieś graliśmy więcej dwie szóstki, bo mieliśmy jednego Brazylijczyka, który był taką typową dziesiątką i gdzieś grał wyżej. Teraz gramy szóstka, dwie ósemki, ale no my się bardzo rotujemy, gdzieś tam w obronie gramy nadal na te dwie szóstki, dwie ósemki, można powiedzieć. Więc w ofensywie jest to bardzo luźne, bo gdzieś tam się rotujemy, każdy stara się gdzieś znaleźć miejsce na boisku, a w obronie nadal tak jakby są te zadania tak samo jak czy 6 czy 8, więc no jest duża rotacja i myślę, że piłka też idzie w tą stronę, że okej, no są drużyny w Europie, które grają na tą taką szóstką, która potrafi rozgrywać piłkę i grać, ale gdzieś zespoły, które nie mają tej takiej szóstki, bo to nie jest łatwo znaleźć taką klasową szóstkę, która jest do rozgrywania i która potrafi cały czas każdą akcję obracać. To już nie to, co za czasów Jacka Góralskiego, prawda? I po prostu się rotują w środku, wydaje mi się. To już nie to, co za czasów Jacka Góralskiego, który miał przede wszystkim przerwać tę akcję i oddać piłkę do Brazylijczyka. No gdzieś tam w Ludogorcu słyszałem, że Jacek miał te zadania takie, ale też słyszałem, że się bardzo rozwijał z każdym rokiem. Właśnie poprzez to, że Ludogorec też musi grać w piłkę, to gdzieś też musiał być coraz lepszy z tym graniem. No wydaje mi się, że tak jak mówię, że ta pozycja numer 6, no, to już jest taka, gdzie musisz się rozgrywać, musisz być cały czas pod grą, bo możesz dużą przewagę z tej pozycji zrobić. A gdybyś sobie miał wybrać ulubioną pozycję w reprezentacji, w takiej, na której byś się widział, to byłoby właśnie 6 czy bardziej 8? No ja jestem zawodnikiem, który lubi do przodu i do tyłu pobiegać, więc no ta ósemka zawsze była taka box to box gdzieś. Nie mam z problemu, jeśli ktoś mi jakby daje zadania, gdzie nie mogę się tak podłączyć, bo tak jak przychodziłem do Ludogorca, nie mieliśmy właśnie żadnej szóstki gotowej do gry, no i ja zaczynałem i grałem jako taka szóstka gdzieś, która asekurowała i rozgrywała, więc nie mam z tym problemu, ale obecnie gdzieś tam też lubię się podłączyć, bo gdzieś no mam dużo siły, żeby wykorzystywać te swoje walory do przodu.
Rozmawiamy dzień po meczu z Lokomotivem Plovdiv, w którym zremisowaliście 1-1. Ja wrzuciłem na Twittera twoją asystę z tego spotkania. To też jest taki częsty schemat rozegrania waszych akcji, że ty schodzisz nisko po piłkę do obrońców i szukasz gdzieś piłki właśnie za linię obrony przeciwnika? No właśnie to jest to, co o czym mówię, że jak ja sobie zejdę niżej, to nie ma tak, że nie mogę zejść po piłkę niżej, czy gdzieś za pierwszego napastnika, czy właśnie na trójkę otworzyć, jeśli presują nas na dwóch napastników, więc zależy jak się pozycjonujemy. Ostatnie mecze mogę powiedzieć, że parę razy próbowaliśmy, też ze Spartakiem Trnava dałem podobną piłkę, tylko wiadomo, że to nie jest łatwe też do wykończenia, gdzieś nie zawsze gdzieś tam napastnik przyjmie dokładnie tą piłkę. Ale mam taką możliwość, że mogę zejść i mogę rozgrywać też z pozycji numer 6, bo wtedy nasza szóstka idzie wyżej po prostu. Mhm. Pamiętam też, że mówiłeś zawsze o swojej współpracy z Przemysławem Gomułką na temat twoich występów. Analizowaliście no niemalże każdy twój występ. Dalej kontynuujesz tę współpracę? Tak. No gdzieś tam wydaje mi się, że ta analiza bardzo dużo mi pomaga w grze do przodu, bo cały czas możesz widzieć po swojej grze, ile mogę właśnie wykorzystywać tych wejść z drugiej linii, gdzieś, gdzie obrońcy są skupieni na napastniku i żeby być cały czas w tym polu karnym. Więc cały czas analizujemy i cały czas szukamy gdzieś możliwości rozwoju. Ty mówiłeś też chyba w wywiadzie z Mateuszem Janiakiem, że duży nacisk kładziecie na skanowanie przestrzeni, że chcesz mieć dobrą perspektywę nie tylko na zawodników ustawionych blisko ciebie, ale także w tej dalszej właśnie perspektywie. To jest taki aspekt, w którym czujesz poprawę? Właśnie z tym miałem trochę problem, bo gdzieś często wychodziłem spod pressingu, obróciłem się i nie widziałem tych dalszych możliwości gdzieś i często kończyłem na krótszym podaniu. Nie ukrywam, że właśnie przez Ludogorec, gdzieś tam przez parametry naszych skrzydłowych na pasingu, gdzie mamy tak naprawdę trójka z przodu jest zawsze szybka i zawsze rusza za linię, no musisz widzieć więcej, no bo oni oczekują tych piłek, więc to były pierwsze takie rzeczy, na które zwróciliśmy uwagę, jak przyszedłem do Ludogorca, że naprawdę cały czas skrzydłowi ruszają za linię obrony i można to wykorzystać. Mhm. No bardzo dobrze też zaczęły wyglądać twoje liczby w Razgradzie. Jesteś generalnie zadowolony z tego kierunku, który nie był taki oczywisty i popularny, kiedy odchodziłeś z Fortuny Düsseldorf? Znaczy, ja się cieszę, że właśnie wybrałem ten kierunek pod tym względem, że no mam bardzo dużo grania i gdzieś od początku, gdy przyszedłem do klubu, tak naprawdę grałem na dobrym poziomie i nie miałem takich wahań. I wiadomo, że zdarzyły się słabsze mecze, bo przy tylu meczach, gdzie graliśmy co 3 dni w zeszłym sezonie i w tym, no nie każdy mecz można zagrać na super poziomie, ale myślę, że trzymam ten dobry, odpowiedni poziom co mecz, ale cieszę się, bo właśnie to granie dorzuciło mi tą pewność siebie i tą grę do przodu, którą czuję, że poprawiłem. A w zeszłym roku miałeś okazję się spotkać i z Romą, i z Betisem. To były takie konfrontacje, które też otworzyły ci oczy na tą poważną europejską piłkę. Nagle miałeś takie zderzenie, że to jest troszeczkę inny poziom? Znaczy się, jeśli ktoś oglądał te mecze, no to przez to, dlatego zacząłem tą rozmowę tak, że przez to, że Ludogorec gra w piłkę i w lidze i jest to oczekiwane, tak, że musimy mieć kontrolę nad spotkaniem. Wiadomo, że to nie będzie w takiej przewadze, jeśli grasz z Romą czy z Betisem, ale staramy się zawsze grać od tyłu tyle, ile możemy i naprawdę wyprowadzać te piłki od tyłu. Gdzieś tam pamiętam najcięższy nasz moment w zeszłym sezonie, to był z Romą w drugiej połowie u nich, jak Zaniolo wszedł i zaczął ruszać za linię obrony, no to można było odczuć tą jakość jego i że od razu do niego kierowali te piłki, ale graliśmy naprawdę 4 fajne mecze z nimi i plus dorzuciliśmy mecz u siebie bardzo dobry z Helsinkami i na wyjeździe to nie jest łatwe spotkanie, bo tam się gra na sztucznej murawie, to jest zawsze trochę inny mecz. No ale wydaje mi się, że jak ktoś by obejrzał te mecze, to naprawdę mieliśmy dobry poziom też no, w tych meczach. Pamiętam, że mieliście też problemy na sztucznej murawie z Żalgirisem w zeszłym sezonie. Teraz czeka nas Nordsjælland. Za tydzień też ten mecz na sztucznej murawie.
Więc to też nie będzie pewnie łatwe spotkanie. No tak, Zaniolu też mieliśmy okazję ostatnio oglądać w konfrontacji z Legią Warszawa. A jak oceniasz poziom Ligi Bułgarskiej? Bo jak patrzymy sobie na stadiony, no nie wygląda to najlepiej, poza Ludogorcem, który jest jakby klubem troszeczkę niebułgarskim. Ale jak oceniasz poziom właśnie i to, co się dzieje dookoła tej ligi? No ja uważam, że to jest kraj, który powinien pomyśleć o na przykład 10 zespołach w rozgrywkach, bo gdzieś te 5 zespołów z przodu ma fajny poziom i też Lecki na przykład grał teraz w eliminacjach, gdzieś przegrał w ostatnim meczu z Eintrachtem w eliminacjach. Wydaje mi się, że 10 zespołów w tej lidze by naprawdę podniosło poziom tej ligi. Gdzieś czy dwa zespoły z Plovdiv mają nowe stadiony, gdzieś budują się i fajnie, że w tym kierunku idą. Trochę brakuje tej, nie powiem, no bo gdzieś jak się jedzie do tych słabszych zespołów, no to nie czujesz tej takiej topowej atmosfery meczowej, ale tak jak jedziesz na CSKA albo na Lecki, jak będziemy grać teraz w weekend, no to są fajne mecze, ale no uważam, że no na przykład w Polsce, jeśli chodzi o infrastrukturę, no to jeszcze dużo by było, trzeba będzie czekać na to w Bułgarii. I poziom tej ligi wydaje mi się, że jak się gra z tymi pierwszymi 5 zespołów, 6 jest takich, które naprawdę możesz się sprawdzić, a gdzieś te dalsze drużyny, no to też jest słabszy poziom. No tak, jak się umawialiśmy dzisiaj na rozmowę, to mówiłeś, że miałeś plany, żeby pojechać nad morze, na plażę. Rozumiem, że Warna jest taką destynacją, którą często odwiedzacie. Trzeba się z Razgradu trochę wyrwać, bo no nie ma za bardzo co tu robić i gdzieś jak jest czas, no to gdzieś każdy ucieka albo do Rusy, gdzieś w mniejszego miasteczka, czy do Warmii, gdzieś nad morze trochę odpocząć od tego. No tak, Jacek Górnalski, pamiętam, kiedy chcieliśmy do niego przyjechać do Razgradu, mówił, panowie, to chyba nie jest najlepszy pomysł. Najlepiej jakbyście dojechali, albo przylecieli do Warmii. To na pewno by było inaczej, no bo w Razgradzie tak naprawdę no to jest stadion i nasza baza treningowa gdzieś tam nowoczesne to jest wszystko i gdzieś ten kontrast jest duży, jeśli porówna się z miastem. Mhm. Rozumiem, że mecze Pogoni Szczecin cały czas śledzisz. Wczoraj tak. Akurat nie miałeś okazji oglądać, bo się pokrywało w czasie z waszym spotkaniem. 25 minut chyba obejrzałem jeszcze w szatni i widziałem. No szkoda, no bo gdzieś tam jak się jest tym jednym zawodnikiem więcej na boisku, no to nie można stracić dwóch czy trzech bramek? Trzech bramek chyba mi się wydaje. No, tak. No ale na pewno to też pokazuje gdzieś fajny moment Legii i fajnie się ogląda tą Legię, bo jest ofensywna, może traci tych bramek trochę więcej, ale ja uważam, że no dla kibica no to nieważne ile stracą, ważne, żeby strzeli jedną więcej i super się też ogląda. A powiedz, czy ty byłeś jakoś zaangażowany w transfer Leo Kutnisa do Pogoni Szczecin, którego znasz jeszcze z Fortuny Düsseldorf? Wiadomo, gdzieś tam rozmawiałem z osobami z klubu i pytali mnie o opinię, ale ja o Leo miałem dobrą opinię już w Düsseldorfie, bo nawet uważałem, że to jest może bardziej zawodnik pod Bundesligę niż pod drugą Bundesligę, bo tam jest dużo więcej defensywy i mniej piłkarskich aspektów, a więcej walki i tej fizyczności. I uważam, że to jest fajny transfer Pogoni i gdzieś tam Leo oddaje też to. Widzisz, mówimy o Pogoni, wspominaliśmy też o Legii Warszawa. To też jedną postacią, o którą chcecie zahaczyć, jest Kosta Runjajić. Ważny też chyba trener na twojej ścieżce piłkarskiej. Ty kiedyś powiedziałeś, że to był jedyny szkoleniowiec, który gdzieś siadał z tobą i analizował twoje występy, tak? Stricte indywidualnie skupiał się właśnie na twojej osobie. To jest coś takiego, co ci zapadło w pamięć, jeżeli chodzi właśnie o tego szkoleniowca? Jaki to w ogóle jest trener, tak w twoim odczuciu? No, mogę powiedzieć, że to był jedyny trener, który tak się na mnie skupił, bo rzadko kiedy w dorosłej drużynie profesjonalnej piłce tak trener, jako pierwszy trener siada z zawodnikiem i naprawdę mu tłumaczy nie nawet tego, czego on oczekuje ode mnie, ale co jest dla mnie lepsze i jakie lepsze są dla mnie wybory, czy pozycja, czy gdzieś, gdzie można podprowadzić piłkę. Wiadomo, że to też wtedy pomaga drużynie, ale no miał bardzo duży wpływ gdzieś tam na moją karierę i też w tym momencie trochę zacząłem właśnie wykorzystywać swoje walory i do przodu z nim, więc no jestem sentyment do trenera i na pewno życzę mu tylko jak najlepiej i można widzieć po tym, jaką robotę zrobił w Pogoni i jaką robotę zaczął robić teraz w Legii i myślę, że
że on jest osobą, która potrafi też nie tylko drużynę poukładać na boisku, ale cały klub pomóc poukładać od marketingu tak naprawdę, zaczynając po wszystkie osoby w klubie. No ja słyszałem, że to jest trener, który znakomicie czuje i potrafi zadbać o relacje międzyludzkie w szatni, że potrafi trzymać się w szatni. Ja myślę, że to jest taki trochę styl menedżera, jak jest w Anglii, że nie tylko się zajmuje boiskiem, ale lubi mieć poukładane tak jakby w całym klubie. No właśnie, a taktycznie, że może nie jest jakiś top-topów, ale musi się otoczyć dobrymi asystentami i wtedy to wszystko rzeczywiście może dobrze funkcjonować. Ale nie masz już z nim kontaktu takiego, że tak. Nie, mam. Czasami trener wyśle wiadomość, czy ja do trenera wyślę wiadomość gdzieś tam z gratulacjami. To cały czas obserwuję, jak gdzieś tam mu idzie i myślę, że też znam chłopaków, którzy też mają z nim kontakt i z Pogoni, więc to jest na pewno fajne, że gdzieś też nie zapomina. No teraz fajnie się ułożyła ta pierwsza kolejka Ligi Konferencji Europy, bo ty byłeś nominowany do piłkarza tej serii spotkań. Dzwoni Minko Żulia, więc też twój dobry znajomy Ernest Mucci, obecny podopieczny Costa, więc rzeczywiście gdzieś tutaj Costa i jego chłopaki, można powiedzieć, że porządzili na boiskach europejskich. No ja się minąłem tak naprawdę, jak ja odchodziłem, no tak. to on przychodził, ale no pamiętam też, miał bardzo dobry moment w Pogoni, bo gdzieś każdy mecz oglądam, więc pamiętam. No i Legia po fajnym meczu, no to wiadomo, że akurat Mucci też mi bardzo podoba mi się jako zawodnik i gdzieś te takie umiejętności techniczne wydaje mi się, że są na wysokim poziomie u niego i to wykorzystuje coraz lepiej. No tak, rośnie ten chłopak. Widziałem, że dzisiaj wrzucałeś na Instastory zdjęcie Sebastiana Kowalczyka, który zdobył w końcu jakiś puchar. Tak się śmiałem po cichu, że chyba musicie odejść z Pogoni, żeby coś do gabloty włożyć. Ale też jesteście cały czas na łączach z nim i z Listkiem, Marcinem Listkowskim? Tak. Gdzieś tam mamy taki przyjacielski kontakt, więc to się nie zmieniło od wielu lat i gdzieś tam dbamy o tą relację. Ale też może nie wygrał nic Seba w Pogoni, ale uważam, że to był wielki sukces. Gdzieś tam te medale w Pogoni, jakie zrobili, te miejsce, nawet to czwarte dla Pogoni w tamtym sezonie, no to fajny czas. No teraz myślę, że też każdy by wziął w ciemno to czwarte miejsce, patrząc na obecną sytuację klubu. Tak na koniec chciałem Cię jeszcze zapytać o ten rytm trzydniowy, bo w Polsce też się o tym często mówi w przypadku i Rakowa, i Legii, a Ty się czujesz dobrze właśnie grając co trzy dni? Twój organizm jest przystosowany do takiego wysiłku? No jak już jestem w tym rytmie, wiadomo, że trzeba dbać o swoje ciało i też to widać indywidualnie czasami, kto jak potrafi się przygotować i poza boiskiem też do meczów, no bo uważam, że jeśli ktoś dba o siebie i dba o swój organizm, no to jest w stanie grać to co trzy dni i jak się wpadnie w ten rytm, to jest naprawdę, naprawdę dużo lepiej się gra i gdzieś tam się czuje ten mecz niż nawet teraz w tygodniu. No tak, czy jak dla mnie no to jest super. Jak gracie co trzy dni, to balety w Warnie rozumiem, że odpadają. Nie, nawet się za często tak nie chcę jechać, no bo to jest godzina 15 drogi, więc nie zawsze się chce tam jechać nawet. No, kiedyś za młodu takie dystanse nie były przerażające, jeżeli chodzi o zamawianie taksówek. To się odczuwa, ale no, jak było się młodszym, no to pewnie ten dystans będzie trochę. Kuba, życzę ci zdrówka przede wszystkim, żeby dopisywało, no i aby rzeczywiście to powołanie już do tej ostatecznej kadry reprezentacji Polski na to najbliższe zgrupowanie przyszło do ciebie, bo wydaje mi się, że jak najbardziej na to zasługujesz. Dziękuję bardzo. Fajnie by było. Dobra. Dzięki. Powodzonka, dzięki serdeczne. Trzymaj się w kontakcie.